Rozciągnięcie, będzie okazja do dośrodkowania. Lewandowski czeka. Dośrodkował, wybicie przez Maksimowicza i gol! Kuba Błaszczykowski! Dla mnie ważną rzeczą jest to, żeby była chęć i przekonanie o tym, co chcę w życiu robić. A ja, że ja robię swoje, po prostu robię swoje i tego nie zmienię. Błaszczykowski 3-0. Dla mnie to jako, nie wiem, 12-11-letniego chłopaka to było ogromne przeżycie. Takich, co mi utkwiły w głowie. Pamiętam, byliśmy w Świerklańcu pod Katowicami. Pamiętam, że wtedy chyba Piotr Świerczewski z Tomkiem Hajto zamawiali taksówkę, bo notabene jechali na mszę do kościoła. Teraz szansa biało-czerwonych i gol! Kuba Błaszczykowski! Wyciągaliśmy od babci kryształowy puchar, jak były takie, i stawialiśmy na parapecie, wychodziliśmy na podwórko i graliśmy. Błaszczykowski indywidualnie, Błaszczykowski, stać go na pięknego bramkę, tak! Jakub Błaszczykowski! Człowiek ma cel, ma marzenia, ma wiarę do tego, żeby to spełnić, poświęca się. Wszystko jest do zrobienia. Obdaniak, Błaszczykowski, uderz, Kuba, gol! Gol, piękna bramka wyrównująca Kuby Błaszczykowskiego. Przede wszystkim każdy mecz podchodzę do niego jak spełnienie następnego marzenia. I to jest dla mnie tylko tyle i aż tyle. Krzywdą, którą sobie możesz zrobić, to jest to, że przestajesz wierzyć. Że przestajesz mieć marzenia, że przestajesz do tego dążyć. No bo wtedy gdzieś tam zabijasz siebie wewnętrznie. Również jako osobę, jako człowieka. Wierzyć w to, co się wierzy. Naprawdę. To robi tą różnicę. To musi wychodzić od ciebie. Musisz sam chcieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest doświadczenie, tak? Uczestniczyć w czymś takim. Raz spotkać papieża, czy uczestniczyć w mszy z papieżem. Jest to ogromne wydarzenie. Dwa, możesz być wśród rówieśników, nie tylko z Polski, ale również z innych krajów i wymienić się swoimi poglądami. To też ma oczywiście w późniejszym okresie znaczenie. Lepiej wyjść z domu niż siedzieć w domu i nic nie robić, tak? Czy tam tracić czas na jakieś rzeczy codzienne, które możesz zrobić, a w tym akurat dniu i w tym momencie możesz zrobić też coś dla siebie. Coś innego, bardziej wartościowego niż na przykład siedzenie w domu i oglądanie telewizji. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na Światowe Dni Młodzieży, które będą w Krakowie w lipcu. Przede wszystkim dlatego, żeby odnaleźć siebie. Pozdrawiam.